Cześć, jestem Aguś, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Two Point Hospital i dzisiaj pójdziemy do kolejnego szpitala, który jest z dodatku związanego z kosmitami. Udajmy się do centrali operacji w podziemiach. Dokładnie tak zatytułowany jest ten konkretnie szpital, czyli zejdziemy do czegoś tajnego, jakaś strefa 51, nie mam pojęcia. Witaj w czasm 24, jeśli to czytasz, oznacza to, że przyznano Ci najwyższy poziom dostępu, jaki tylko może mieć nadać hrabstwo. Tę jaskinię udało się zdobyć kosmitom kilka lat temu od ludzi Kretów, a następnie przekształcić ją w ściśle tajny ośrodek badawczy, to wiele wyjaśnia. W tych ciężkich warunkach głęboko pod powierzchnią hrabstwa musisz dbać o stabilizatory, aby cały obszar był, niespodzianka, stabilny. Tworzą one niezwykle zaawansowany system, a różne stabilizatory zapobiegają powstawaniu różnych problemów. Ich konserwacją powinni zajmować się dozorcy o umysłach niczym komputery i dokładnie takich sprawców mamy. Robodozorców. Każdy robodozorca może odpowiednio konserwować stabilizatory, jednak każdy model zaprogramowano z naciskiem na konkretne zadania. Koniecznie sprawdź stabilizację każdego z nich. Wraz z rozbudową szpitala otrzymasz kolejnych robodozorców. Lecz każda nowa parcela posiada będzie stabilizator wymagający konserwacji. Okej. Czyli mamy coś zupełnie nowego. Na razie sobie zatrzymam i rozejrzeć troszeczkę. Wygląda to zupełnie inaczej. Wow. Słuchajcie, to wisi w powietrzu, znaczy w ogóle to może nie wisi w powietrzu, bo mamy mosty, które łączą to jakby z strukturą, ale jesteśmy głęboko pod ziemią. Chciałabym wam pokazać może... No nie, nie mogę pokazać wam, co się znajduje na górze, ale załóżmy, że na górze jest powierzchnia ziemi. Jeśli wam się odcinek spodoba, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, bo to mnie bardzo mobilizuje do nagrywania. I słuchajcie, co musimy zrobić do jednej gwiazdki? Wskaźnik wyleczeń 70%, 4 parcele, ukończyć projekt badawczy pokój do personifikacji, okej? I wyleczyć 10 pacjentów w tymże pokoju. No dobra, czyli słuchajcie, możemy sobie zacząć. W ogóle, wiecie co, ja jeszcze tak na chwilę zatrzymam. Muszę się najpierw rozejrzeć, co tu się dzieje w ogóle. To jest, zakładam, nasz robodozorca. Wygląda bardzo dziwnie. I cieszę się bardzo, że w końcu jest jakaś nowość. Dlatego, że te poprzednie szpitale, one pomimo nowych chorób, które były bardzo ciekawe, pomimo kosmitów, którzy w ogóle odmienili rozgrywkę, no to jednak powtarzalne to było względem poprzedniego dodatku, czyli jakby motyw fali i motyw parceli, które wykupujemy poprzez realizację zadań. A tutaj mam nadzieję, że będzie coś nowego. Dobra, zacznijmy w takim razie od recepcji. Ja w ogóle, nie wiem, to jest moje... Tak, chyba tak. Chyba to jest moja parcela. I to będą chyba parcele, które będę mogła to kupować? Nie mam pojęcia. No w każdym razie zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zbudujemy sobie recepcję i może... Nie mam pojęcia, jak dużo miejsca będę musiała tutaj zająć, więc na razie po prostu, wiecie co, nie róbmy pomieszczenia recepcji, tylko po prostu postawmy, wiecie, takie biureczko przy wejściu, bo tutaj zakładam, że jest wejście. Nie mam pojęcia, bo nigdy czegoś takiego jeszcze nie widziałam. No i postawmy sobie ławeczkę tutaj przy wejściu. Tak, zakładam, że to musi być wejście. To w takim razie może nie chcę tego tak zakrywać. Postawmy to tutaj. Podoba mi się rozmiar tego pomieszczenia i kształt. Kosmici wiedzieli, co robią, bo zazwyczaj te kształty w szpitalu są takie dość nieprzyjemne. Okej, teraz standardowo, zanim rozpoczniemy, potrzebujemy gabinet internistyczny. Więc taki gabinecik sobie postawimy. Może na środku tym razem. Zawsze jakoś tak podobnie układam te pomieszczenia. Ale myślę, że to jest też jakby... Powiedzmy coś, do czego się przyzwyczajamy, że gabinet internistyczny zawsze wygląda tak samo. Myślę, że tutaj możemy również wykorzystać tą przestrzeń w tym miejscu na pomieszczenie socjalne. Widzicie, dzisiaj od razu myślę o moich pracownikach. Zawsze jakoś tak na końcu o nich myślę. Chociaż czy roboty potrzebują odpoczynku? Czy my będziemy zatrudniać tutaj ludzi, czy będziemy zatrudniać kosmitów? Oto jest pytanie, bo jeszcze tego nie wiem. I myślę, że warto byłoby się zastanowić, czy w tym miejscu jest ciepło, czy raczej zimno. Klimatyzator ścienny, nie było tego wcześniej. Wiecie co? Tu jest zimno, ale widzicie, mamy klimatyzator ścienny, co jest bardzo fajną opcją. No ale tutaj akurat musimy dawać grzejniki. Może to przez tą przestrzeń na dole tam bardzo, bardzo wieje, więc spróbujmy troszeczkę tych grzejników rozłożyć. Muszę też patrzeć na fundusze, bo w sumie, żeby nie było tak, że nie będzie mnie zaraz stać na postawienie apteki, która też jest potrzebna, i na zatrudnienie lekarzy na początku. Okej, w miarę mamy temperaturę ogarniętą. W takim razie jeszcze potrzebujemy, tak jak mówiłam, apteki. I to apteka będzie tutaj stała. O, całkiem przyjemnie, bo tutaj od razu taki korytarzyk się robi mały, więc będzie tutaj miejsce na to, żeby postawić na przykład automat, jakieś inne rzeczy, które mogą się przydać naszym pacjentom.
Okej, mamy też ławeczki. W takim razie jeszcze dorzućmy ten automat z piciem. A tu obok damy automat z przekąskami. I kosz na śmieci, bo ludzie strasznie brudzą, jeśli nie mają koło siebie kosza na śmieci. Tutaj w tym miejscu myślę, że wszystko możemy już ruszać. Zobaczymy, co robi ten robo-dozorca. Czy on coś w ogóle będzie robił? Punkt doładowań odblokowałam, cokolwiek to znaczy. W ogóle co to jest? Stabilizator trzęsień ziemi. Punkt doładowań, okej. Czyli w takim razie możemy budować ten punkt doładowań? Ciężko powiedzieć. W każdym razie musimy zatrudnić sobie ludzi, którzy będą pracować w naszym obiekcie. Przede wszystkim asystenta. No i oczywiście pielęgniarki. Ta jest całkiem, myślę, nie najgorsza. Chociaż akurat w tym momencie przydałaby mi się taka, którą mnie też obsługiwać aptekę, więc może pani wyjdzie sobie i zaraz zrobimy oddział. I tutaj jeszcze przydałby się internista. Nie mamy internisty, może psychiatra sobie poradzi, wiecie, będzie analizował ludzkie umysły, żeby jakieś choroby odkryć. I zaraz zobaczymy, czy przyjdzie jakiś pacjent. Okej, ktoś idzie. Czy jesteś człowiekiem, jesteś kosmitą, czy... Na pewno jest zmarznięta, więc w sumie dobrze, że w naszym szpitalu jest cieplutko. Pierwszy nasz pacjent. Wygląda całkiem normalnie. Jak typowy pacjent, po prostu przyszła sobie pani jakaś do naszego szpitala i to mi przypomniało o tym, że jeszcze brakuje mi toalety. Nie wiem, dlaczego mi się tak skojarzyło, no że skoro pacjent, no to w takim razie będzie chciała skorzystać na pewno. I tutaj mamy, no właśnie, to jest ten problem. Brakuje mi miejsca. Jakby to zrobić? Może tak? I gotowe. Możemy uruchamiać toaletę. No troszeczkę się tutaj zatłoczyło. Już mamy problem z diagnozą. Dobra, niech pacjent poczeka. Już buduję oddział, który pomoże nam na pewno w tej diagnozie. Troszeczkę te wejścia są za często. Myślę, że zbyt dużo jest wejść do mojego szpitala i zdecydowanie lepiej by się pacjenci zachowywali i czuli, gdybyśmy mieli mniej tych wejść. Znaczy ja bym się po prostu lepiej czuła z tym. Teraz musimy jakoś to wszystko poumieszczać, żeby to było w miarę rozsądnie. Okej. Grzejnik sobie wstawimy tutaj przy biureczku. I łóżeczka oczywiście, bo to nie możemy o tym zapomnieć, że jednak na oddziale to muszą leżeć pacjenci. Nie za dużo łóżek tutaj będzie, ale liczę na to też, że nie będzie zbyt dużo tych pacjentów. Na razie zobaczmy. Okej, pani dalej czeka na diagnozę. Tu w ogóle pan w berecie przyszedł. I to on chyba miał problem z diagnozą, tak mi się wydaje. No dobra, no to w takim razie czekamy, aż troszeczkę nam się tutaj ta sytuacja rozkręci. No właśnie tak jeszcze się zastanawiam, czy ja mogę zatrudnić dozorcę normalnego. Mogę! Ale w takim razie oni nie potrafią obsługiwać tych rzeczy. O, patrzcie, w ogóle pociąg przyjechał. Czy przyjechał tam tym pociągiem jakiś mój pacjent? Ciekawe. Bardzo fajnie to wygląda. Wydaje mi się, że może tak być, że rzeczywiście tylko i wyłącznie ten robodozorca, on tylko może naprawiać te stabilizatory, więc w sumie nie będziemy się nim zajmować. Tak, w sensie nie będziemy udawać innych zajęć. Zatrudnimy sobie normalnego dozorcę, który będzie zajmował się pozostałymi sprawami w szpitalu. Czy my mu w ogóle płacimy? Tak też mnie to zastanawia. Nie płacimy mu! I jest bardzo zadowolony ze swojej pensji, okej. To dobrze. To dobrze, chciałabym mieć więcej takich pracowników. Może w przyszłości się uda. Pojawiły się kolejne problemy z diagnozą i muszę w takim razie zbudować jeszcze inne pomieszczenie i zobaczymy, co byśmy tu zbudowywali. Może diagnostykę ogólną, ona powinna troszeczkę pomóc w diagnozie. Czy ja mogę przesuwać te rzeczy? Chyba nie mogę. Czyli tutaj w tym miejscu w ogóle nie będę mogła postawić żadnego gabinetu. Okej, dobrze wiedzieć. W takim razie tą diagnostykę ogólną troszeczkę zbudujemy w innym miejscu. To w ogóle zajmuje zbyt dużo przestrzeni. Okej, tutaj będzie diagnostyka ogólna? I ta ławka w tym momencie jest zupełnie niepotrzebna. Zatrudnimy jeszcze pielęgniarkę do pracy w tym miejscu. Chociaż teoretycznie, w momencie kiedy nie ma kolejki do apteki, teoretycznie aptekarz mógłby pracować w tym miejscu, ale dobra. Niech będzie tak jak jest w tym momencie. Pan widzę, że... Pani w sumie. Pani zajmuje się bardzo ciężką pracą i waży się. Może po prostu uczy się, jak tak naprawdę ważyć innych ludzi. Może nie ma doświadczenia. W każdym razie pracuje. Nie wiem, strasznie płaczę nad tą panią, jakby ta pani była bardzo, bardzo chora. I wiecie co? To mi jeszcze przypomniało o jednej ważnej rzeczy, ponieważ mamy tutaj za zadanie odkryć pokój personifikacji. Musimy zatrudnić lekarza. O, to jest dobra pielęgniarka. Musimy zatrudnić lekarza, który będzie miał badania. Okej. Myślę, że pan David. Pan David jest błaznem i jej carzem, więc zatrudnimy pana Davida.
i zbudujemy mu pomieszczenie badawcze. O, widzicie, tutaj to w ogóle muszę zrobić coś takiego. Niezbyt to dobra sprawa, ale okej. Jakoś musimy sobie poradzić z tą przestrzenią, którą tutaj mamy. I jeszcze grzejnik. I myślę, że gotowe. Uznajemy, że to jest gotowe. I proszę tutaj sprowadzić badania na temat spokoju do personifikacji. Nasi lekarze zdiagnozowali omszałość. Okej, zobaczmy w takim razie, co to jest ta omszałość. Kosmiczny mech. Chyba już to mieliśmy. Mogą doświadczać krótkich momentów astralnego ukojenia, w których czeka ich śmierć w męczarniach. I gabinet zastrzyków. Nie, pacjent poczeka, bo ja nie chcę, żeby ktoś tutaj umierał w męczarniach. Zbudujemy też gabinet zastrzyków. I w ogóle teraz tak patrzę, że te korytarze takie porobiły się dość dziwne. W sensie takie wąziutkie, ale w sumie w szpitalach chyba tak to często wygląda. W sensie nie możemy zobaczyć tego z góry, ale jak tak idziemy tymi korytarzami, one nie są szczególnie szerokie. Gaśnica? Myślę, że tutaj gaśnicę damy i tutaj? I myślę, że jest wszystko okej już. Mamy w takim razie gotowe pomieszczenie. Zaraz ktoś pójdzie tego pacjenta naszego zaszczepić. W ogóle nie mam gdzie wciskać ławek przez to, że te korytarze są tak wąskie. W moim szpitalu nie będzie zbyt dużo takich fajnych rzeczy, bo ciężko jest to zbudować, kiedy musimy jakoś upchnąć wszystkie gabinety. O, tutaj dajmy im przekąski. Może chociaż ulotki jakieś porozstawiam na korytarzu. To też myślę, że jest dobry pomysł. Może tutaj przy recepcji, gdzie jest najwięcej miejsca? Słuchajcie, wskaźnik wyleczeń udało mi się zrealizować. Wyleczenie 1 na 1, także 100% wyleczeń mamy w tym momencie. No powiem szczerze, że tempo zabójcze wręcz. W sumie muszę posiadać 4 parcele, to może sobie kupimy jakąś nową parcelkę. Tak się zastanawiam, czy dostanę kolejnego dozorcę, czy ja już mogę kupić to. Wiecie co, spróbujmy. Spróbujmy, bo w sumie nie pamiętam, czytałam oczywiście, jakie są warunki tego, żebym mogła jakby mieć tego kolejnego robo-dozorcę, aż nie mogę się wysłowić, bo to jest taka nowość dla mnie. A mimo to nie pamiętam, szczerze mówiąc, po prostu nie skupiłam się na tym, co czytałam. Starcie z nauką. I tutaj będziemy to leczyć na oddziale, okej. Starcie z nauką to też jest chyba stara choroba. I wszyscy poszli sobie na urlopy. Czy ktoś właśnie umarł? Taki dźwięk słyszałam, jakby ktoś właśnie... No, a nie, po prostu nie udało się go wyleczyć. Spokojnie. Co to za choroba niewyleczona? Omszałość. No cóż, dopiero nasz szpital odkrył tą chorobę. Może następnym razem się uda wyleczyć, jak pan przyjdzie. Tutaj parcelka się już buduje. Mamy całkiem sporą kolejkę do... gabinetu internisty. Ten psychiatra tak chyba nie za dobrze sobie radzi. No ale nie mamy kolejnego internisty, więc na razie jeszcze się wstrzymam z zatrudnieniem. No dalej pani Tessa mnie tak jakby troszeczkę kusi, żeby ją zatrudnić. Okej, czyli razem z parcelą pojawia się kolejny robo-dozorca. Dobrze, pan Filip sobie tutaj chodzi i na razie niech pilnuje tego stabilizatora żab. A to jest stabilizator trzęsień ziemi. Trochę nie rozumiem, o co chodzi z tym punktem doładowań, wiecie? Może spróbujmy w takim razie zbudować taki punkt doładowań, bo ja gdzieś go odblokowałam. Przepełniony ożywczą energią, ładuje robodozorców i jest jeden szpital. Dobra, wiecie co? Myślę, że postawimy sobie też tutaj. Nie wiem, czy to jest takie potrzebne, ale w razie czego, żeby ten robot mógł stabilizować nas przed żabami, cokolwiek to znaczy. Część z nich nic nie robi. No wiem, że nic nie robi, ale nieważne. 8 osób czeka do naszego lekarza internisty. W takim razie skopiujemy sobie to pomieszczenie i postawimy tutaj. A może już tutaj, wiecie? Może w tym nowym pomieszczeniu, znaczy w tym nowym budyneczku postawimy sobie nowy budynek. Znaczy nowy gabinet. Nie mogę się kompletnie wysłowić. Próbuję zobaczyć ten grzejnik, trochę go przesunąć, żeby drzwi wstawić w tym miejscu. Okej, to już mamy zrobione. I musimy zatrudnić jeszcze jednego lekarza. Kurczę, no ci lekarze są tacy... raczej słabi, powiedziałabym. Tego też usuwamy. Uwaga! No, kolejny psychiatra. Raczej ciężko będzie o internistę w takim razie, coś mi się wydaje. Wyzwanie personelu, wyszkół personelu. Nie, nie, dziękuję, nie mam czasu na szkolenie. Prowadzimy tutaj badania, ale... gdzie jest lekarz prowadzący badania? On postanowił być internistą, podczas gdy
Pan Suz, bądź pani Suz, leni się w tym momencie i szuka sobie pracy. Okej, okay, już wszystko jest na miejscu. A ja tak się zastanawiam, o co chodzi? Czemu tak bardzo długo nie ma tego lekarza? Myślałam, poszedł sobie na przerwę, nie będę nic mówić. A tak naprawdę on poszedł pracować gdzie indziej, no. Tak patrzę na pacjentów, którzy przychodzą i czekam na jakieś nowe choroby. Może w końcu się coś uda nowego odkryć. Okej, okay, widzę, że tutaj wam się przyda zdecydowanie ławeczka. Proszę bardzo. Usiądźcie, nie ma potrzeby tak stać. Macie jeszcze przekąski, macie jeszcze picie. Kosz na śmieci też się przyda tutaj gdzieś blisko wejścia. Mamy internistę! Okej, okay, pierwszy internista w naszym szpitalu. W sumie od razu sobie go zatrudnię. A pan, przepraszam bardzo, ale muszę pana zwolnić, tak? Bardzo mi przykro. Pora znaleźć sobie inne zajęcie. Może otworzy pan prywatny gabinet psychiatryczny? Albo niech pan się zgłosi w momencie, kiedy zaczniemy leczyć pacjentów psychiatrycznie, bo w sumie jeszcze nie mamy takiego gabinetu. I widzę, że będę potrzebowała już pomieszczenie. Nawet mam informację na ten temat. Gabinet deluminacyjny. Niech pacjent poczeka, już buduje. Oczywiście w międzyczasie damy sobie awans. Gabinet deluminacyjny. Okej, okay, i tutaj sobie go zbudujemy w tym miejscu. 3x3. Bardzo małe pomieszczonko. Myślę, że tutaj spokojnie na wejściu możemy postawić. Ale może trochę dalej? O, w tym miejscu? Nie mam pojęcia, jak później będzie się to wszystko rozkładało, ale ustawiamy konsolę. Może pod kątem, żeby było lepiej widać. Deluminator. I drzwi. Oczywiście jeszcze gaśnica i grzejnik, bo to też jest bardzo obowiązkowe wyposażenie, przynajmniej w tym miejscu. No i oczywiście musimy zatrudnić sobie lekarza. W sumie mogą mnie zwalniać w takim razie... No mogą mnie zwalniać tam tego lekarza, bo i tak w sumie mamy psychiatrę kolejnego do zatrudnienia, więc zatrudniamy sobie tutaj lekarza w tym miejscu. Ustawimy sobie ławeczki. Może nie będę musiała tak tego wszystkiego budować w jednym miejscu, jeśli chodzi o taką ciasnotę, wiecie, bo jednak w tamtym pierwszym budynku... No to wszystko jest tak dość blisko siebie poustawiane. Duża kolejka na oddział, okej. Okay. W takim razie, słuchajcie, budujemy oddział trochę w innym miejscu. Spróbujemy... Zaraz przestawię te drzwi. Spróbujemy dobudować trochę łóżek do tego gabinetu. O, myślę, że taki oddział będzie wystarczająco duży. Tutaj wejście, łóżeczko. Może przy biurku? Może przy wejściu będzie biurko i tak jak było wcześniej, przy wejściu był również parawan. Grzejników się tutaj narobiło, ale myślę, że przynajmniej te dwa grzejniki tutaj będą potrzebne, może nawet trzy. O, nawet w sumie między łóżkami możemy je postawić, więc w sumie bardzo dobrze. No i oczywiście dostawiamy te łóżka. Myślę, że też zatrudnię kolejną pielęgniarkę bądź pielęgniarza, którzy będą się zajmować tutaj naszymi pacjentami. W ogóle ten grzejnik też muszę przestawić między łóżeczka. I dzięki temu dołożymy jeszcze jedno łóżko. Tutaj chyba już nie będę więcej dorzucać. Myślę, że tyle wystarczy. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja z temperaturą. Czy jest im wystarczająco ciepło? Nawet trochę za ciepło, powiedziałabym. I tak jak mówiłam, zatrudniamy kolejnego pielęgniarza. To jest dobry pielęgniarz, pan Ace Bob Beer. Ma braki w motywacji, wyjątkowo przyjemny współpasażer. Okej, okay. W takim razie niech on sobie tutaj... będzie jako dodatkowy personel. Panie robocie, proszę wrócić do pracy. I mam nadzieję, że teraz kolejka troszeczkę sprawniej będzie szła do tego szpitala. I słuchajcie, kleszczak. Kleszczak, który leczy się w aptece, to też nie jest nic niebezpiecznego. Tutaj też jest kolejka. Strasznie duża kolejka. Okej, okay, kopiujemy w takim razie jeszcze jedno pomieszczenie. Chyba, że zbudowałabym na przykład oddział kardiologii. Tak, żeby umożliwić inną opcję, jakby inną opcję diagnozy. Wtedy spróbujemy przenieść część pacjentów, którzy czekają do tego gabinetu i wtedy będzie, myślę, to troszeczkę lepiej funkcjonowało. Myślę, że jeszcze jakiś przyrząd do ćwiczeń. I chyba jesteśmy gotowi, żeby zatrudnić pielęgniarza. Okej. Okay. Pani Krystal, proszę wejść tutaj. I mam nadzieję, że część pacjentów przejdzie. Spróbujmy zamknąć za chwilkę. I zobaczymy, jak włączymy, czy część osób przejdzie do tego gabinetu. Dwie osoby poszły tutaj. Dwie osoby są tutaj. Chyba myślę, że będzie całkiem nieźle. Szkolenie dla personelu. Nie szkolimy personelu. Widzę, że duchy się pamiętają w moim szpitalu. Spróbujmy. Okej, okay, jest dozorca, który może łapać duchy. W takim razie zwolnimy sobie jeszcze tego dozorcę poprzedniego, który...
nie jest zbyt dobry i raczej nie zajmuje się tym, co powinien robić, więc tego zwalniamy. Ci są bardzo potrzebni. Śmieciożer. Zaprogramowanie do zbierania śmieci. Czy pan Sweepy zjada śmieci? Jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście tak to wygląda. W sumie mamy tutaj śmietnik. Ale może tak być. Kto wie? W każdym razie, mamy 2x4 parcele. Fundusze raczej kiepsko się zapowiadają na przyszłość. Cały czas mamy zbyt mało. I mamy nową chorobę, awaria Zodiaku, którą leczy się na oddziale. To dobrze, że powiększyłam oddział. W tym momencie kolejka... W sumie nie ma kolejki. Nagle ludzie stwierdzili, że oni wcale nie chcą iść na oddział. To dość dziwna sprawa, aczkolwiek może rzeczywiście oni poszli na diagnozę po prostu w inne miejsca. Teraz jak mamy tutaj dwa budynki diagnostyczne, to jest całkiem dobrze. Tutaj przydałaby się też toaleta, tak teraz sobie o tym myślę, że możemy tutaj postawić toaletę. Taką nie za dużą. O, idealne miejsce. O dezynfekcji w moim szpitalu nikt jeszcze nie słyszał. I znowu mamy kolejkę do internistów. Ciekawe dlaczego, może dlatego, że w drugim gabinecie nie ma nikogo, kto mógłby zająć się pracą. W takim razie zatrudniamy jeszcze lekarza. Internist, jest! Super! A teraz to już sobie może pan iść stąd. Pani Alison, zwalniamy panią Alison. Bo pani Alison też nie pracuje dobrze. Jakoś tak nie mam szczęścia do tych psychiatrów tutaj. Też nie ma kto robić zastrzyków. Może jednak, wiedzą panowie co, tutaj jest was za dużo. Dwójka pielęgniarzy spokojnie wystarczy. Czy ktoś z was umie robić zastrzyki? Żadne z nich nie potrafi robić zastrzyków. Tutaj też nikt nie pracuje. Coś jest jakiś problem z pielęgniarzami, bo oni może nie chcą pracować. Coś mi się wydaje, że chyba jednak będę musiała zatrudnić sobie kolejnych pielęgniarzy. Tylko, że są sami aptekarze. Jak na złość. Okej, wiecie co? Tutaj jest ktoś, kto potrafi diagnozować. Więc może tutaj w aptece... Chociaż nie, bez sensu. Właśnie w aptece by się przydał aptekarz. O, ten aptekarz będzie tutaj, a ten nie może robić zastrzyków. Może niech po prostu znajdzie sobie jakąś robotę. Chyba po prostu jest niepotrzebny. Wiecie co? Jednak go zwalniam. Strasznie dzisiaj dużo osób zwalniam. Kiepski ze mnie szef. I kurczę, już dostaję informację na temat tego, że nie możemy pokryć swoich kosztów. Także jest dość duży problem z leczeniem pacjentów w podziemiach. Może to, że jesteśmy podziemia, wpływa na morale moich pracowników. Kto wie, ale myślę, że powoli będziemy iść do przodu i jakoś sobie z tym poradzimy. I myślę też, że na dzisiaj już wystarczy. Więc jeśli wam się podobało, zostawiajcie łapkę w górę. Następnym razem spróbujemy sobie doprowadzić do tej jednej gwiazdki i może odkryjemy, czym jest ta choroba, którą badamy, czyli ta... właśnie co się leczy w pokoju do personifikacji. Bardzo istotna sprawa. No i mam nadzieję, że uda nam się dowiedzieć, o co chodzi, co to za tajemnica. Tymczasem ja już się z wami dzisiaj żegnam. Życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się, pa, pa.